moi drodzy, dzisiaj przychodzę do Was w wersji bardzo, ale bardzo niekorzystnej i nie mam z tym problemu. Jak widzicie, moja twarz przechodzi jakieś apogeum, po prostu masakry. Pomimo tego, że właśnie rozpoczęłam jej wspaniałe oczyszczanie, takie wiosenne, dogłębne, pomimo tego, że właśnie ktoś mi wszedł do pokoju, to ja nagrywam! Kciuk w górę. Przychodzę dzisiaj do Was z testem podkładu z Liren, który się nazywa No Mask i zobaczymy, czy te wszystkie niedoskonałości, które mam, uda się w miarę zamaskować bez efektu maski. Jeżeli jesteście ciekawe, jak się sprawuje w akcji podkład Liren No Mask, to serdecznie zapraszam Was do dalszego oglądania. Podkład, o którym mówię, jest to podkład Liren No Mask, tak jak wspomniałam przed chwileczką. Podkład ten przychodzi do nas w takim kartonowym opakowaniu i na tym opakowaniu mamy tutaj u dołu nazwę, jest to nazwa wyrażona w cyferce oraz w słowie, czyli jest to numerek 01, kolor jasny. Ja również posiadam kolor numer 2 i jest to numerek 02 naturalny. Jeżeli chodzi o opakowanie, jest ono bardzo proste, jak wiecie, ja zwracam bardzo uwagę na design. Wygląda bardzo ciekawie i zachęcająco do kupna. Na pierwszy rzut mamy informację o tym, że jest to płynny fluid plus serum, co oznacza, że podkład ten ma mieć bardzo delikatną formułę oraz ma zawierać w sobie coś na kształt serum, które nawilży naszą twarz i dzięki czemu ta twarz, pomimo tego, iż będzie miała podkład, będzie wyglądała naturalnie. Jeżeli chodzi o to, co wyciągamy z opakowania, to wyciągamy taką szklaną buteleczkę i tutaj już na pierwszy rzut jest ogromny minus, ponieważ buteleczka ta najzwyczajniej w świecie nie ma pompki. Ma po prostu formę aplikatora w postaci buteleczki, z której musimy sobie po prostu wylać podkład na dłoń. Być może dla niektórych z Was jest to plus, dla mnie jest to ogromny minus, ponieważ ja mam tendencję niestety, ale do rozlewania takich rzeczy, do tego, żeby mi się troszeczkę przelało, żeby mi się za dużo tego produktu wydostało, więc dla mnie jest to zasadniczy minus. Niemniej jednak wiem o tym, że dla wielu z Was jest to plus w postaci takiej, że można podkład wygrzebać do samego końca. Jeżeli chodzi o obietnice producenta, to już Was z nimi zaznajamiam. Perfekcyjny makijaż przez cały dzień. Ultra lekki, długotrwały fluid No Mask zapewnia perfekcyjny i nieskazitelny wygląd cery przez cały dzień. Oj, bardzo by mi się przydało. Fluid nie zmienia koloru w czasie, nie rozmazuje się, nie brudzi ubrań. Naturalny wygląd bez efektu maski. Lekka, płynna konsystencja sprawia, że fluid idealnie stawia się ze skórą, dzięki czemu makijaż wygląda świeżo i naturalnie, a skóra nie jest obciążona. Cera o wyrównanym kolorycie staje się gładka i aksamitna w dotyku. Nawilżona i wypoczęta skóra. Zawarty w formule kwas hialuronowy odpowiednio nawilża skórę, w efekcie czego cera wygląda zdrowo i promiennie. Elastonyl zapewnia skórze odpowiednie napięcie oraz ochronę i regenerację. Widzimy, że producent obiecuje nam dość sporo i to bardzo takich pożądanych rzeczy. Myślę, że każda z nas na pewno zwraca uwagę na to, aby mieć wyrównany koloryt cery, aby mieć troszeczkę ją udoskonaloną, jednocześnie, żeby też nie było widać, że cokolwiek na tej twarzy mamy, lub niekoniecznie w taki sposób, aby rzucało się to w oczy. Więc jestem bardzo ciekawa tego, czy produkt ten będzie taki, jak obiecuje producent, ponieważ właśnie na wiosnę myślę, że każda z nas poszukuje czegoś, co jest ultra lekkie, super nawilżające i nie daje efektu maski. Jeżeli oglądacie mój kanał, to mogłyście widzieć ostatniego daily vloga, w którym to pokazywałam Wam właśnie dzień, w którym miałam ten podkład jako takie drugie podejście, drugą szansę. Dlatego też ten film nie nazywa się typowo pierwsze wrażenie, tylko bardziej test na żywo i recenzja, ponieważ ja już się przymierzałam do tego podkładu, po to też, aby móc Wam wyrazić jakiś bardziej merytoryczny punkt widzenia, bardziej sensowny niż tylko taki czysty, suchy fakt na zasadzie patrzcie na urządzony podkład. Ani ten kolor, ani ten, czyli ani naturalny, ani jasny nie są dla mnie kolorami dobrze dobranymi, ponieważ kolor numer 2 jest odrobinkę za ciemny, a kolor numer 1 jest za jasny i też niedostosowany do tonacji mojej skóry. Więc tutaj akurat w moim przypadku
też chciałabym Was od razu uprzedzić, że tak, wiem, że te kolory nie są do mnie dobrane. Niemniej jednak chcę Wam pokazać, jak ten podkład wygląda na cerze, dlatego też ja sobie po prostu zmieszam te dwa kolory. Odrobinkę dam tego jasnego, więcej jednak tego naturalnego, ponieważ on jest cieplejszy. I dzięki temu myślę, że uda nam się uratować sytuację. I mamy tutaj dwa te kolory obok siebie. Ten, który jest wyżej, to jest ten numerek 2, a ten, który jest niżej, to jest ten numerek 1 jasny. I jak widzicie na pierwszy rzut oka, chociaż w sumie nie wiem, czy w kamerze to będzie widać, niemniej jednak one są, jeden jest właśnie za ciemny, a drugi jest za jasny i za chłodny. Ale myślę, że teraz jak je zmieszam, to uda się całkiem coś sensownego uzyskać, więc ja nakładam najpierw tradycyjną metodą, czyli nakładam sobie produkt palcami. Od razu Wam mogę powiedzieć, że produkt ten ma zapach, więc dla tych z Was, które nie lubią produktów zapachowych, to może to okazać się nietrafionym wyborem. Ale nie jest to zapach, który jest w jakiś sposób drażniący, bardziej bym powiedziała, że jest to po prostu taki zapach kosmetyku, bardziej takiego eleganckiego. No i teraz produkt ten będę rozprowadzała pędzelkiem, który się nazywa Fluff Top. I jest to pędzelek z firmy Hakuro H50S. Nie wiem, czy Wy to widzicie, ale ja to widzę bardzo. To jest coś, co mi się mega nie podoba, ponieważ producent obiecuje, że produkt ten nie zmienia koloru w czasie, a on zmienia kolor w zasadzie tak naprawdę od razu, ponieważ jak widzicie, moja twarz w stosunku tutaj do szyi robi się momentalnie pomarańczowa bardziej. To jest moim zdaniem ogromny minus. Oczywiście da się to uratować, ponieważ jeszcze później na twarz nakładany jest puder i inne kosmetyki, więc to się da uratować. Niemniej jednak fakt jest taki, że produkt ten zmienia kolor. I ja teraz sobie tutaj będę rozprowadzała resztę dłońmi. Mam wrażenie, że to jest taka najlepsza dla mnie forma aplikacji. Mogę Wam powiedzieć tak, zmienia kolor to na pewno. Przynajmniej u mnie i wiem też, że u innych dziewczyn również, ponieważ już oglądałam filmik innych dziewczyn na ten temat. I niestety, ale muszę trochę go przeciągnąć po szyi, bo inaczej to po prostu będzie totalna klapa. Mam wrażenie, że z czasem, tak jak teraz po paru tych minutach od nałożenia, że on się troszeczkę jednak dostosowuje do koloru skóry. Nie wiem jakim cudem, ale taki jest fakt. Kiedy używałam tego produktu po raz pierwszy, również właśnie w pierwszej kolejności zauważyłam, że on strasznie ciemnieje, a później zauważyłam w ciągu dnia, że on się tak jakby dostosował też po użyciu innych kosmetyków do twarzy. Teraz sprawdzimy, czy tym kosmetykiem można zbudować również krycie, więc nałożę sobie drugą tutaj jakby kropeczkę na dłoń, zmieszaną z tych dwóch kolorów i dołożę sobie drugą warstwę. Patrzcie, teraz jak dołożyłam tego podkładu, tą drugą pompkę, to spójrzcie, jaka jest różnica między tym, co jest pod spodem, co było wcześniej, czyli co się zrobiło pomarańczowe, a tym świeżo nałożonym. Różnica jest ogromna, prawda? Ja za chwileczkę przypudruję sobie tą twarz, znaczy nałożę najpierw korektor, przypudruję twarz i nałożę sobie, po prostu dokończę makijaż i za chwileczkę do Was wrócę, żeby Wam pokazać, jak to wygląda już po skończonym całym makijażu, żebyście mogły po prostu się do tego odnieść. A więc tak, moi drodzy, wygląda już skończony makijaż. Jeżeli chodzi o makijaż twarzy, to ja nałożyłam sobie tylko korektor pod oczy, zmatowiłam tą twarz pudrem sypkim z Vibo Fixing Powder i delikatnie ociepliłam ją pudrem brązującym z Bahama Mama od The Balm. I to by było na tyle. Też oczywiście jest rozświetlacz róż. Natomiast nie dokładałam już w ogóle żadnego korektora, jeżeli chodzi o niedoskonałości. Tutaj z tej strony mam takie dwie bomby i w zasadzie to by było na tyle tak naprawdę, jeżeli chodzi o jakiś tam większy wysyp, a reszta to już są takie jakieś małe, drobne krostki. Więc generalnie jak widzicie, no to nawet dwie warstwy tego podkładu nie ukryły mi tutaj tych dwóch takich mega niedoskonałości. Więc to już wymagałoby pewnie jakiegoś kamuflaża, odrobinkę, żeby to przyklepać, troszeczkę zmatowić i myślę, że wtedy byłoby ok. Natomiast wracając do koloru, to powiem
podejrzewam, że tak jak sama miałyście okazję zaobserwować, podkład ten strasznie ciemnieje na dłoni, ale nie ma tego efektu ciemnienia na twarzy aż tak widocznego na twarzy. Niemniej ciemnieje on i jest to bardzo widoczne, ale w sytuacji, kiedy właśnie dołoży się pozostałe kosmetyki do makijażu twarzy, takie właśnie jak korektor, puder i cała reszta tych kosmetyków, które dopełniają makijaż, to jak widzicie, no ani nie ma jakiegoś odcięcia takiego radykalnego, ani nie wygląda to źle, nie jest ten produkt ciemny, nie jest to coś takiego przytłaczającego, co po prostu na pierwszy rzut oka się rzuca, że nam się odcina, więc zdecydowanie zaraz po nałożeniu jest taki efekt, natomiast w momencie, kiedy już dokończymy makijaż, to tego efektu nie ma i to właśnie możecie teraz obserwować między innymi na mojej twarzy. Więc jest ten etap ciemnienia podkładu do przejścia. Jeżeli chodzi o utrzymywanie się tego podkładu, to powiem Wam, że ja już od razu widzę, że on delikatnie podkreśla wszystkie takie małe nawet zmarszczki mimiczne, czego nie robią mi inne podkłady i to też jest dla mnie takie troszeczkę inne, dziwne i wydaje mi się, że tak być nie powinno. Jeżeli chodzi o to, jaki jest ogólny look tego na twarzy, to sami możecie widzieć, że wygląda to ogólnie dobrze zaraz po nałożeniu i po dokończeniu makijażu twarzy, wygląda to korzystnie. Natomiast, tak jak już Wam wspomniałam, ja tego podkładu już używałam i mogę Wam powiedzieć tyle, że on się bardzo szybko wyświeca. Więc ten efekt takiego półmatu, który mamy na twarzy, bo nie jest to zdecydowanie taki totalny mat, ani totalne rozświetlenie, to ten efekt utrzymuje się bardzo krótko, więc jeżeli uda mi się jakieś ujęcie Wam albo zrobić zdjęcie, albo dokręcić jakieś ujęcie w ciągu dnia, to bardzo chętnie Wam to pokażę, ponieważ naprawdę w strefach twarzy, które się mają tendencję szybko przetłuszczać, to się przetłuszczają o wiele, wiele, wiele bardziej szybciej i wygląda to po prostu na cerę taką spoconą moim zdaniem i nie wygląda to na takie zdrowe się błyszczenie. Ale wiem, że to są też osoby, którym na przykład coś takiego nie przeszkadza, które nie przykładają aż takiej wagi do tego, żeby świecenie się twarzy było czymś negatywnym. Więc dlatego tutaj to są moje takie osobiste odczucia i ja tylko Wam mówię, jak w moim odczuciu ten podkład się zachowuje. Same ocencie to, jaki jest efekt końcowy, efekt ostateczny. Mi się wydaje, że zaraz po nałożeniu jest ok, więc powiedzmy sobie, że większość tych obietnic producenta co do takiego zdrowego looku, lekkiego looku, bo jest to bardzo lekki podkład, pomimo tego, że są dwie warstwy, nie czujemy tego, że mamy podkład na twarzy. Jest on naprawdę ultra lekki i nie mamy ściągniętej twarzy, obciążonej. W ogóle mówię, nie mamy uczucia tego, jakbyśmy cokolwiek mieli na twarzy, więc to jest ogromny plus dla tego podkładu. I myślę, że ten argument znajdzie wiele swoich zwolenniczek, które będą chciały właśnie z uwagi na to nabyć ten produkt. Jeżeli chodzi o gamę kolorystyczną, to ten kolor jeden, który ja mam jako jasny, to jest kolor najjaśniejszy i niestety nie jest on taki totalnie jasny, więc myślę, że osoby, które są takimi całkowitymi bladzioszkami, no to mogą ubolewać nad tym, jeżeli na przykład akurat być może formuła ta zachęcałaby do nabycia, to kolorystyka jednak no nie do końca za tym przemawia, ponieważ no po prostu ten jasny kolor nie jest taki całkiem jasny. No to więc to by było na tyle, dziewczyny, jeżeli chodzi o taką moją, może nie pierwsze wrażenie, ale taką moją recenzję, taki mój test. Miałyście okazję widzieć, jak ten podkład się nakłada, jak on się zachowuje. Mam nadzieję, że tego typu forma testu Wam przypadnie do gustu. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie mi kciuka do góry, żebym o tym wiedziała. Dzisiaj dziękuję Wam bardzo za uwagę, zachęcam Was serdecznie do subskrybowania mojego kanału oraz śledzenia mnie w mediach społecznościowych. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnych filmikach. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was i życzę Wam mnóstwa pozytywnej energii jak zawsze. Trzymajcie się, pa!